Zapytano mnie ostatnio, żebym przygotował materiał na temat największej fabryki świata. Znalazłem 5 z nich i chciałbym zaprezentować. Na 5. miejscu znajduje się NASA Vehicle Assembly Building, czyli budynek do montowania pojazdów NASA. Liczy sobie 32 374 m². Znajduje się na terenie USA. Powstał w 1966 w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego. Budynek tam się mieszczący jest spory, jest jednym z największych budynków świata. Na fasadzie umieszczona jest największa flaga amerykańska, jaki świat widział. Wielkość jednej gwiazdki to jakieś 180 cm. Niebieska część flagi jest wielkości boiska do koszykówki, no jest namalowana. Ale też znajdziemy tutaj największe drzwi na świecie. Drzwi mają 139 metrów wysokości. Z łatwością zatem mogłyby zmieścić Statuę Wolności, a ich otwieranie czy też zamykanie trwa jakieś 45 minut. W tym miejscu składa się wahadłowce w jedną całość. Hala liczy sobie 160 metrów wysokości, niemal 220 metrów długości i niemal 160 cm szerokości. Pod względem objętości to 4. największy budynek na świecie. Jest też największym jednopiętrowym budynkiem świata. Obiekt skonstruowany tak, aby mógł przetrwać huragany i tropikalne burze. Jest tak wielki, że budynek ma swój własny system pogodowy i jak się okazuje, kiedy dni bywają wilgotne, to pod sufitem zbierają się chmury. Aby przemieszczać się skutecznie z jednego zakątka w drugi, pracowników często widuje się na rowerach. Żeby oddać to, jak wielki jest to budynek, można powiedzieć, że w swoim wnętrzu pomieściłby niemal 4 Empire State Buildingi. Tudzież można by powiedzieć, że do środka moglibyśmy wsadzić cały Pentagon, no i tak by było jeszcze miejsce na jakiś pałac kultury i nauki. To tutaj gigantycznych rozmiarów transporter gąsienicowy ważący bagatela 2 700 000 ton bardzo powoli, choć i bardzo dokładnie, przynosi pojazdy kosmiczne na wyrzutnię oddaloną o kilka kilometrów. Rozwija przy tym oszałamiającą prędkość 1 mili na godzinę, a ustawi co trzeba z dokładnością do 1 cala. Następna gigantyczna fabryka należy do australijskiej firmy Austal, choć sama fabryka znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Firma Austal produkuje i buduje statki, jak promy pasażerskie, towarowe, luksusowe jachty, czy nawet okręty wojskowe. Jej hala liczy sobie 68 250 m². Fabryka mieści się na wyspie Blakely w stanie Alabama. Cała firma zajmuje 467 tysięcy m², ale samo miejsce montowania razem z fabryką, biurami zajmuje nieco ponad 68 tysięcy m². Firma trudni się produkcją szybkich promów aluminiowych, ale też wyposaża amerykańską marynarkę wojenną w nowoczesne konstrukcje. Oferuje również bogaty wybór statków patrolowych, czy to dla sił zbrojnych, czy może dla rządów na całym świecie. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwo stawia na najnowocześniejszy przemysł stoczniowy, gdzie nieustannie starają się usprawniać, co się tylko da. Do ich perełek na polu cywilnym niewątpliwie należy zaliczyć ich High Speed Craft dla armatora Hawaii Super Ferry. 866 pasażerów przetransportuje z prędkością 35 węzłów. Kiedy go wodowano w 2007 roku, był największym aluminiowym promem zawodowanym w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na polu wojskowym na pewno wrażenie musi robić nietuzinkowa trójkadłubowa konstrukcja US Navy, USS Independence LCS-2. Choć niestety raczej jednostka nie spełnia oczekiwań amerykańskiej admiralicji. Nie pełnią jednostki tej klasy służby operacyjnej z racji nieposiadania pancerza. Do tego ma małą wyporność, co ogranicza to, co można załadować na pokład, powodując, że ma wyłącznie symboliczne uzbrojenie. Okazało się do tego, że mały stan załogi przemęcza się. Jednym słowem, tragedia. Ale to raczej problem admiralicji, która zatwierdziła projekty, aniżeli wina konstruktora firmy Austal. Boeing Composite Wing Center liczy sobie 111 500 m². Znajduje się w stanie Washington w USA. Ukończono obiekt w 2016 roku i kosztował bagatela miliard dolarów. Tutaj wytwarzane są i montowane skrzydła do Boeinga 77X. Ukończenie konstrukcji zajęło 1700 pracownikom ponad 4 miliony godzin. Budynek jest w pełni dostosowany do tego, by móc konstruować skrzydła typu 77X, czyli do najdłuższych skrzydeł, jakie kiedykolwiek firma Boeing wyprodukowała.
Produkcja pierwszego skrzydła rozpoczęła się w 2017 roku, natomiast po pomyślnym przejściu testów i zaliczenia wszelkich procesów certyfikujących, pierwsza para najdłuższych w historii skrzydeł Boeinga ma być gotowa w okolicach roku 2020, być może 2021. Jean-Luc Lagardère, 122 500 m2 to we Francji. To miejsce, gdzie mieści się hala montażowa największego na świecie samolotu pasażerskiego Airbus A380, którego części co 3 tygodnie wędrują z Niemiec, Hiszpanii czy Walii prosto do Tuluzy, gdzie podobno w drodze w niektórych miejscowościach elementy praktycznie ocierają się o fasadę budynków. Na hali produkuje się i składa się części w całość w ciągu 10 dni. Na miejscu pracuje jakieś 20 tysięcy ludzi. Jednoczą się oni w jednym celu, aby wyprodukować najbezpieczniejsze samoloty Airbus A380, który bez lądowania lecieć potrafi 15 tysięcy kilometrów. Wraz z 250 tonami paliwa łącznie waży 500 ton, gdzie najtańsze fotele kosztują jakieś 2000 euro. Jeśli kogoś interesuje kupno takiego samolotu, cena startowa to 444 miliony dolarów. A ciekawe, że 33% ceny to koszt samego silnika. Ciekawostką jest, że jeden samolot ma aż 550 km okablowania. Wracając do 20 tysięcy, to aż 100 z nich zajmuje się badaniem bezpieczeństwa danego egzemplarza. Wypełnienie helem pomaga ustalić, czy maszyna jest szczelna. Silniki się testuje w specjalnie do tego celu oddelegowanym oddzielnym budynku. Sama hala ze względów bezpieczeństwa jest podzielona na 4 sektory. A na koniec do niedawna największa fabryka świata, Boeing Everett Factory. Liczy 398 m2, mieści się w USA. Produkuje się tutaj Boeingi 767, 747, 777 czy Dreamlinery 787. 30 tysięcy ludzi pracuje tutaj w fabryce, ale i sklepie, teatrze, straży pożarnej, kafejkach, restauracjach czy muzeum. Wszystko rzecz jasna na terenie obiektu. To największy na świecie objętościowo i powierzchniowo budynek, który mieści się nieopodal Seattle w stanie Washington. Fabryka powstała w 1966 roku i od tamtej pory dumnie dzierżyła swój tytuł mega fabryki wszechczasów. Proszę sobie wyobrazić, że obiekt powstał w ciągu jednego roku. W 1966 inwestycja pochłonęła jakiś miliard dolarów, co szokuje, uwzględniając, że sama firma Boeing nie była wtedy nawet tyle warta. W każdym razie poziom wydatków był niebotyczny, nawet pojawiła się konieczność położenia linii kolejowej, która zarówno doprowadzała materiały budowlane, jak i odprowadzała wszelkie odpady. Jeśli wspomniany metraż nie robi dostatecznego wrażenia, czyli niemal 400 tysięcy metrów kwadratowych, to dołóżmy, ile ma objętości. Tu już pada astronomiczne 13 385 metrów sześciennych. Według wyliczeń można śmiało powiedzieć, że dwa stadiony narodowe włożymy do środka z palcem w nosie. Fascynujący jest nie tylko sam budynek, ale i to, co się mieści pod budynkiem, a mianowicie mocno rozbudowany system tuneli liczący nieco ponad 3,5 km. I tak jak wcześniej wspomniano, przy innym obiekcie i tutaj pracownicy mają dostęp do rowerów, aby przemieszczać się z jednego punktu do drugiego, a do dyspozycji mają ponad 1200 rowerów czy trójkołowców. Zakład montażowy od 1968 roku oferuje wycieczki, dzięki czemu można się samemu przekonać, jak to jest budować jedne z największych samolotów na Ziemi. Rzecz jasna, w tym miejscu należałoby jeszcze wspomnieć o gigantycznej fabryce Tesla Ilona Muska. Bez wątpienia największa fabryka świata, jak się chce produkować 500 000 aut rocznie, to odpowiedzią na to wyzwanie ma być fabryka w stanie Nevada. Fabryka Tesla Gigafactory One. Podobno jest największą na świecie fabryką akumulatorów. Pierwotnie firma kupiła jakieś 4 km2 ziemi pod budowę, ale potem dokupiono jeszcze kolejne 8 km2. Sam budynek ma zajmować niemal 5 km2, reszta ma mieć kolektory słoneczne i źródła energii pozyskiwanej z wiatru. Inwestycja kosztuje Muska 5 miliardów dolarów. Tesla Motors planowało osiągnięcie najwyższej efektywności produkcji w 2020 roku. Gigafactory z kolei 2 powstało w stanie Washington, Gigafactory 3 powstało w Szanghaju, a Gigafactory 4 powstaje, jeżeli się nie mylę, jeszcze pod Berlinem, a była okazja, aby fabryka powstała w naszym kraju. Jednak niestety się nie udało. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że te giga, mega fabryki na świecie Wam się spodobały. Jeżeli tak, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, żeby sobie porozmawiać, zasugerować, jaki następny film zrobić. No i link do Discorda jest pod filmem. Piszcie też maile, a dzięki też za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, ich klikanie też. No i przy okazji widzimy się przy następnym filmie. Cześć!
czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, jaką sam by chciał walnąć mega fabrykę. No i wpadnijcie na drugi kanał, Fakty na Wynos. Zapraszają. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.